Otwieram 49. sesję 6. kadencji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Witam Państwa w trybie zdalnym. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za podłączenie się. Na ostatniej sesji obiecywałem, że ograniczymy ilość sesji, ale niestety sytuacja jest taka, że sesja musiała być zwołana. Bardzo serdecznie witam osoby, które biorą udział. Witam starostę Bielskiego Mariusza Filipiuka. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witam członków zarządu powiatu bielskiego, Mateusza Majewskiego. Dzień dobry, witam. Witam Radosława Sebastianiucha. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam koleżanki i kolegów radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie i są podłączeni. Witam panią Elwirę Harewicz, skarbnika powiatu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, pana Marka Zawadę. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, panią Małgorzatę Ostrowską. Dzień dobry. Dzień dobry, pani dyrektor. Witam dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska, pana Przemysława Bierdzińskiego. Dzień dobry, witam. Witam. Witam dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, pana doktora Łukasza Ciołka. Dzień dobry, witam. Witam. Witam dyrektora Wydziału Spraw Społecznych, panią Barbarę Koczewińską-Kozę. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam panią kierownik referatu w funduszu, panią Annę Sikiło. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam radcę prawnego, panią mecenas Katarzynę Pajdosz. Witam pracowników, osoby, które obsługują Radę Powiatu i wszystkich tych, którzy oglądają naszą sesję w trybie zdalnym. Przejdziemy do stwierdzenia kworum. Proszę o potwierdzenie kworum na dzisiejszej sesji. Według tego, co widzimy na monitorach, 16 osób bierze udział w dzisiejszej sesji. Łazowski Tadeusz był podłączony. Wicestarosta Skolimowski nie ma, Tomkowicz Marian nie ma, Daniel Dragan. Nie było widać. Mariusz Łukaszyk zwalniał się. Marek Uściński, kolego Marku, dziękuję. Tomasz Bylina nie ma. Mitura Wojciech, wiem, że nie ma. I Gerard Skarski, Słowatycze, halo, łączymy się. Dziękuję, połączyłeś się. Dobrze, zakończamy, bo wiemy, że tyle osób potwierdziło. Szanowni Państwo, stwierdzam, że w sesji uczestniczy 16 radnych, więc prawomocność naszych obrad jest jak najbardziej pełna. Przechodzimy do punktu przyjęcia porządku obrad. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania lub uwagi do przedstawionego Państwu porządku obrad? Widzę, że panie, pan starosta się tak odzywa. Proszę bardzo, panie starosto. Przepraszam, nie udaje mi się w systemie poprosić o głos. Próbuję, ale mam jakiś kłopot techniczny. Jeżeli dobrze. A widzi pan przewodniczący, tak? Tak, słyszę. Halo? Słyszymy się. Dobrze, dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu Zarządu Powiatu bardzo proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie, to jest druk numer 376, jak również proszę o wprowadzenie autopoprawek do projektów uchwał w sprawach dotyczących zmian w budżecie, to jest druk numer 377, jak również druk numer 378, który dotyczy zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu.
Bardzo dziękuję. Dziękuję koledze staroście. Czy są jeszcze jakieś wnioski, propozycje do porządku obrad? Nie widzę. Szanowni radni, przegłosujemy teraz po kolei, rozpoczynając od autopoprawki i zastąpienie druku 375 drukiem 378. Przejdziemy do przegłosowania 377, przepraszam. Czy państwo radni wyrażą zgodę na procedowanie właśnie zastąpienie druku? Proszę bardzo, przechodzimy do przegłosowania. Czy państwo radni są za zastąpieniem druku 374 drukiem 377? Proszę przyjąć przycisk za. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za zamianą druku głosowało 16 radnych, przy 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciwnych. Więc będziemy procedować przy zmienionym druku. Przechodzimy do przegłosowania kolejnej propozycji zamiany druku 375 drukiem 378. Kto z państwa radnych jest za zamianą druków w procedowaniu? Proszę przycisk za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za głosowało 16 radnych, przy 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciwnych. Stwierdzam, że będziemy procedować druk numer 375. I trzecia propozycja pana starosty wprowadzenia projektu nowej uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w artykule 42 ustęp 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu, druk numer 376. Przejdziemy do przegłosowania. Kto z państwa radnych jest za tym, żebyśmy dzisiaj tą uchwałę procedowali? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Czekamy na głosy Czesława Caru. Dziękuję. Za wprowadzeniem druku do procedowania głosowało 16 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że będziemy procedować projekt uchwały zgodnie z drukiem 376. Szanowni państwo, proponuję, żeby zmiany w budżecie powiatu, zamiany druku 374 z drukiem 377 była w punkcie 5c. Autopoprawka zamiana druku 375 drukiem 378 w punkcie 5d i nowy projekt uchwały wprowadzany w punkcie 5f. Będzie to po prostu tak, nie będzie nam psuło porządku, wszystko będzie ustabilizowane. Przejdziemy do przegłosowania, do przyjęcia porządku obrad w całości z wprowadzonymi zmianami. Kto z państwa radnych jest za tym, żeby przyjąć porządek obrad z wprowadzonymi zmianami? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Radny Marek Sulima. Witam, byłem w tej chwili. Wszystko się dobrze. Za przyjęcie porządku obrad głosowało 16 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Jest tylko prośba do koleżanek i do kolegów radnych biorących udział i do państwa radnych, żeby wyłączyć mikrofony i wizję, ewentualnie przy zabieraniu głosu, bo są przebicia i takie plumkania i inne głosy się pojawiają. To jest sugestia działu informatycznego, żeby po prostu powyłączać mikrofony i wizję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Witamy radnego Tadeusza Łazowskiego. I będzie w tej chwili brał udział 17 radnych. O, więc potwierdzenie. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu 48 sesji Rady Powiatu. W związku z niewniesieniem przez państwa radnych przed rozpoczęciem sesji poprawek i uzupełnień, stwierdzam, że protokół 48 sesji
został przyjęty zgodnie z naszym statutem. Zamykam punkt czwarty, otwieram punkt piąty. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał w sprawach. 5a. Przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej, druk numer 371. Szanowni radni, szanowni państwo, chciałbym poinformować Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Samorządowej i Spraw Radnych. Nie wiem, kto z państwa będzie jeszcze zabierał głos. Ja bym chciał tylko do pana radnego w imieniu własnym, pewnie wielu radnych, powiedzieć, że bardzo mi smutno z tego powodu, iż kolega rezygnuje z pracy zarządu, ale domyśla się, że sprawy ważniejsze, ważniejsze przyjmują tutaj górę. I tak ten najchętniej głosowałbym przeciw temu wnioskowi. Z wielu powodów, przede wszystkim dlatego, że kolega jest bardzo zaangażowany, bardzo sumienny. Wiem, że nie było problemów, nigdy nikt o tych problemach nie informował. Kolego Radku, pewnie starosta będzie jeszcze chciał od siebie, a ja od siebie chcę powiedzieć, że dziękuję bardzo. Myślę, że jest dla ciebie miejsce w zarządzie zawsze. No, w tej chwili będzie pewnie wszystko już wypełnione. Dziękuję i wszystkiego najlepszego w tym nowym swoim planie życiowym. Dziękuję panie przewodniczący. Zgłaszam formalnie, ale nie chce mi tutaj system przyjąć. Prosiłem o głos. Tak. Kilka razy próbuję. To jeżeli tutaj mogę w tej chwili kilka słów powiedzieć, tak? Jeżeli pan proszę bardzo. Moment jest. Dziękuję bardzo i panie przewodniczący, panie starosto, szanowna rada, szanowni państwo i w pierwszej kolejności dziękuję do panu przewodniczącemu za te miłe i dobre słowa. No właśnie, dzisiaj jest dzień dotyczący, punkt dotyczący mojej osoby i tutaj już potwierdzam to, że właśnie z ważnych przyczyn osobistych, tak planowanych nowych obowiązków zawodowych nie będę mógł kontynuować tej naszej zaszczytnej funkcji członka zarządu. I przy tej okazji właśnie pragnę złożyć tutaj podziękowania za tą czteroletnią pracę. W pierwszej kolejności przewodniczącemu zarządu, panu staroście Mariuszowi Filipkowi, na jego wniosek też na początku kadencji byłem powołany. Dziękuję bardzo za to, za możliwość pracy w zarządzie takiej, no, czteroletnie doświadczenia wielkie i to było, to jest serce powiatu zarząd. Tak, i praca tutaj była dla mnie wielkim zobowiązaniem, ale też i wielkim zaszczytem. Podziękowania też dla wszystkich państwa, z którymi miałem zaszczyt współpracować i tutaj też dalej kolegów państwa, członków zarządu, wicestarosty Janusza Skolimowskiego, dla pana wicestarosty podziękowania też wiele różnych dyskusji przeprowadziliśmy, wiadomo, bo tak trzeba i zawsze one są czasami trudne, ale czasami bardzo budujące i zawsze wychodziło to, myślę, że pozytywnie. Kolegom również, panu Szarłuszowi Lodowskiemu i Mazurachowi Majewskiemu, zarządzającym tego rządu. Też żadne zaświadczenie w planie informacyjnym zadała. Także dziękuję bardzo. Też pozdrawiam wszystkie nasze wydziały, wszystkie stopnie. Ale tutaj po prostu na ręce pana starosty składam te podziękowania i też tutaj też osobą taką, którą bardzo dużo współpracowałem, wcześniej pan dyrektor Wydziału Administracyjnego, sekretarz Jarosław Tajewski, pani Skarbnik, no wiadomo, wszystkie wydziały po kolei. No, możemy tutaj zmienić. I na ręce państwa dyrektorów, kierowników, składam serdeczne podziękowania za te 4 lata wspólnej pracy. Tak, nie żegnam się do końca, bo właśnie tutaj funkcja w zarządzie się kończy, ale przechodzę dalej do wspólnej naszej pracy w Radzie Powiatu, także tutaj będziemy dalej się widzieli. No, tak, co tam jest, właśnie różne decyzje podejmujemy i tak to wszystko. Także jeszcze raz panu przewodniczącemu całej Radzie w ramach pracy jako zarząd też dziękuję. Będziemy teraz dalej pracować na miasto, jako Rada Powiatu i z tego się bardzo cieszę.
Jeszcze raz wszystkim dziękuję kolego radcu i życzę wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, chcę tylko poinformować, że wiem, że się zgłaszacie do dyskusji, ale system dzisiaj po prostu we wszystkich sieciach komórkowych, jak tutaj pan informator mówi, szaleje i mimo, że wiem, że się zgłaszacie, nie ma tego odhaczonego, więc mówcie kto i będziemy udzielać głosu. Jeżeli mogę, panie przewodniczący, proszę bardzo, starosta Mariusz Filip. Bardzo dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Oczywiście głosowałbym przeciwko tej uchwale, bo na temat kolegi Dawka mogę mówić bardzo dużo i długo, ale to chyba nie o to chodzi. Generalnie spotkaliśmy się z kolegą Radosławem, dokładnie wytłumaczył mi, że ta obecna sytuacja, dodatkowe obowiązki, które na niego spływają, uniemożliwiają mu pracę i to jest pracę w zarządzie i to jest bardzo odpowiedzialne z jego strony, bo przyszedł uczciwie, poinformował, powiedział, jak to po prostu w najbliższym czasie będzie wyglądać. Tu jest wielki szacunek do kolegi Radka za tą odpowiedzialność. Radku, ja dzisiaj przepraszam, że mówię o imieniu, bo tak zawsze zwracaliśmy się do siebie. Ja dzisiaj chcę ci bardzo serdecznie podziękować za te 4 lata bardzo odpowiedzialnej pracy w zarządzie. Naprawdę uważam, że jesteś młodym samorządowcem, to tak powiem w cudzysłowie, ale doskonale rozumiesz sprawy samorządowe. Bardzo wiele razy dyskutowaliśmy, jeżeli miałeś wątpliwości w jakichś kwestiach, to potrafiłeś dopytać, zapytać, po prostu dyskutowaliśmy, tak? Dzisiaj bardzo dziękuję ci za tą twoją merytoryczną pracę w zarządzie, za to, że zawsze byłeś dostępny, mobilny. W ostatnim czasie, jak państwo wiecie, wiele zawodów odbywało się w trybie zdalnym. Więc ja wiele razy Radka widziałem w drodze gdzieś tam w trasie lub na polu, tak? Który pracował w swoim ciągniku, miał tableta ze sobą, ale nigdy nie opuszczał posiedzeń, był zawsze aktywny. Także oczywiście dzisiaj powiem tak, z ubolewaniem przyjmujemy swoją decyzję, ale ja ją doskonale rozumiem, znam. Radku, mam nadzieję, że będziesz dobrze wspominał pracę w zarządzie z nami. Cieszę się, że będziemy się spotykali na posiedzeniach rady, ale dzisiaj z dużej litery mówię ci dziękuję, jeszcze raz dziękuję za to, że mieliśmy okazję przez te ostatnie 4 lata pracować razem dla dobra naszego powiatu. Także życzę ci wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej osób chętnych do zabrania głosu. W tym punkcie przejdziemy do przegłosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 371? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Ale słyszymy cię, więc powiedz, jaka jest twoja wola i odkaczę. O, teraz myślę, że okej. Tak jest dobrze. Emil Bogucki i Arkadiusz Maksymiuk.
Emil Bogutki, Arkadiusz Maksymiuk, proszę o oddanie głosu, jak mnie słyszą. Czy mnie koledzy radni słyszą? Będziemy dzwonić. Szanowni Państwo, poczekajmy chwilę, dzwonimy do radnych Emil Bogutki i Arkadiusz Maksymi, którzy mnie nie słyszą. Nie ma tutaj odzewu. Jestem, i teraz słyszę. Dobrze. Dasz rady? Czy odskoczymy w fonią? Mówimy teraz o wysyłaniu. Tak. Już, panie przewodniczący, postaram się, żeby to poszło. Poszło, kolego radny, a pan Emil Bogutki nie odbiera. Zakończam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. Przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się, w barach głosu jednego, bo pan Emil Bogutki brał udział w sesji. Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Natomiast radku, nie gratuluję ci. Dziękuję bardzo. Bardzo życzę jak najlepiej. Przechodzimy do punktu 5b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu Podlaskim za rok 2021, druk nr 372. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały został pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z punktem 372? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kolega radny Marek Kościński. Proszę Marku. Ja się zgłosiłem do zadania pytania. A. I dobrze, to poczekajcie, to jeszcze raz może. Dobrze, ale to już głosowanie, udzielę ci głosu po, bo dzisiaj naprawdę jest zaburzenia. Już mówiłem to raz, mówcie, kto chce zabrać się, bo ja u mnie się system nie odhacza dzisiaj. Jeśli jest po prostu w internecie coś się dzieje, to panowie informatycy mnie już tak poinformowali. Więc zakończymy głosowanie, udzielę ci głosu jeszcze wstecznie, no bo tylko ty głosu nie udzieliłeś. Dobrze, udzielę Marku, tak. Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy jednym wstrzymującym się i 0 głosów przeciwnych. Proszę bardzo, kolego Marku, dzisiaj sytuacja naprawdę jest wyjątkowa i nie widzę, tutaj dzisiaj się nie odhacza. Także mówcie od razu, kto chce zabrać głos, niech ja na dwóch, trzech słyszę, to wiemy, wrócimy do was. Dzisiaj naprawdę w innym troszkę tryje, ze względu na stan. Znaczy, panie przewodniczący, tutaj ten fragment w rachunku jest podpisany, chcę zapytać, bo tak szukałem, nie mogę gdzieś tego znaleźć, ale spróbuję znaleźć i zadać pytanie, to chociaż może zadam w pamięci. Chodzi o taką rzecz, że tutaj w tym materiale, który my, już mogę, przepraszam. Tak, mów. Dobra. Tutaj w tym materiale, który myśmy otrzymali odnośnie sytuacji w szpitalach, myśmy dyskutowali na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. I w trakcie tej dyskusji ja tam zadałem kilka pytań. Natomiast jednego pytania nie zadałem, które jest moim zdaniem też ważne. To się stało w trakcie dyskusji, po prostu zapomniałem. A chciałem zapytać o następującą kwestię. W rachunku zysków i strat, jeżeli dobrze pamiętam, albo w bilansie, ale podejrzewam, że w rachunku zysków i strat, za rok 2021 jest wynik ze sprzedaży. I ten wynik ze sprzedaży łącznie to jest minus 3 miliony ileś tam 140 ileś tysięcy złotych. Czyli należy domniemywać, że z tej bieżącej działalności no to jest miesiącą stratę. Minus 143. Minus 3 miliony 143. Natomiast uzyskanych z różnych źródeł przychodów, głównie to chodziło o dotacje, no to tam dotacje jest coś
3 miliony 800 tysięcy. Już nie wspominam o 400 tysiącach z funduszu socjalnego, o której była dyskusja na posiedzeniu Komisji Budżetowej. No i chciałbym, żeby, nie wiem, czy pan dyrektor jest obecny, żeby pan dyrektor się ustosunkował do tego wyniku finansowego, bo w dyskusji na komisji były informacje przekazywane na tym, że wynik finansowy jest dobry z tego względu, że zwiększyliśmy ilość usług wykonywanych, ilość, pojawiła się większa ilość świadczeniobiorców i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sięgnę tego, co tutaj przytoczyłem, no to ten wynik jest mniej niż 3 100 000 zł. I chciałbym zapytać, żeby no, pan dyrektor to wyjaśnił. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję. Panie dyrektorze, czy pan nas słyszy? Teraz słyszę w imieniu. Dobrze, proszę bardzo. Ja rzeczywiście no, musiałbym tutaj znaleźć bilans i zerknąć, czy rzeczywiście tak było, natomiast potwierdzam fakt, że z podstawowej działalności tak się nie finansuje. To rzeczywiście tak jest. Natomiast wartość przychodów, które uzyskaliśmy z tych działalności dodatkowych, nie powoduje, że mamy wynik finansowy dodatni. Chciałbym tu zmianować, bo pan radny sugeruje, że to jest kwestia darowizn, które otrzymaliśmy, ale chciałbym powiedzieć, że darowizny nie wpływają na wynik finansowy, ponieważ nie księguje się jako przychód i jako koszt. Czyli te wszystkie darowizny nie mają wpływu na ten wynik finansowy. Także nawiązując również do naszej dyskusji na komisji, pozwolę sobie znaleźć po materiały, które zostały przesłane do państwa oceny funkcjonowania stanu powiatu bielskiego. On sam zakład, że tutaj szpitala w Międzyrzeczu Podlaskim są podane konkretne dane, które potwierdzają fakt uzyskania dodatniego wyniku finansowego. Chciałbym powiedzieć, że różnica w przychodach z Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi z PSZ-u ponad 6,7 miliona złotych. To, co uzasadniałem, że mieliśmy czy realizowaliśmy dodatkowe świadczenia na stronę Zapłaty Narodowych Funduszy Zdrowia i stąd pojawi się sumarycznie dodatnio finansowy. Gdybyśmy nie realizowali tych świadczeń, świadczeń medycznych, to wynik finansowy na pewno byłby nie. Jeśli chodzi o te dane, no mogę panu radnemu na piśmie odpowiedzieć, bo jeżeli nie jestem w stanie w tej chwili zerknąć, w się przeanalizować tego, ale oczywiście na piśmie jestem w stanie odpowiedzieć, jak to się przedstawi. Dziękuję panu dyrektorowi. Czy kolega Marek Kościński przyjmie taką wersję wytłumaczenia? Czy chce to dziękuję za głos panu przewodniczący. Pierwsze w trybie sprostowania. Ja nie mówiłem o darowiznie, tylko mówiłem o dotacji, co jest właśnie tutaj w tym materiale na stronie 10. Prognoza rachunku zysków i strat na lata 2022-2023-2024. I tutaj jest mowa o dotacji. Ja też mówiłem o dotacji, to jest 3 821 000. Natomiast co do oferty pana dyrektora, ja mam sprawę, że jeżeli pan dyrektor będzie tak uprzejmy i te wszystkie wątpliwości, które ja miałem odnośnie tego materiału na komisji, a także i tutaj na sesji, zechce udzielić odpowiedzi wyczerpującej i wstępnej, no to ja taką ofertę pana dyrektora przyjmuję. Aczkolwiek chcę powiedzieć, że w tym momencie jest to i tak już wystarcza po objęciu poradni swoją wolę czy ocenę tego materiału wyjść. No tak. Chcę tylko dodać, że to inni nie mieli wątpliwości, skoro już zagłosowali, nie pytali. Kolega Marek ma wątpliwości, mam prawo mieć takie wątpliwości i uzyskać obowiązek na taką odpowiedź. Więc zakończyliśmy temat, bo głosowanie już było, już nie dyskutujmy za dużo.
Pan Marek Uściński, kolega radny, dostanie odpowiedź, pan Derek się zobowiązuje, a my jako biuro przypilnujemy, żeby taka procedura miała miejsce. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5c. Zmian w budżecie powiatu bielskiego na 2022 rok. Druk numer 377. Chciałbym poinformować Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 377? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Kolega starosta. Kolega starosta, dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5d. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2022-2041, druk nr 378. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały został pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 378? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Czekamy na oddanie głosu przez radnego Emila Boguckiego. Czy pan radny nas słyszy? Dzwonimy. Jest. Dziękuję bardzo. Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5e. Apel Rady Powiatu Białej Podlaskiej dotyczącego wyrażenia poparcia dla projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, druk nr 373. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 373? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że ma sprawa podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5f. Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na przyjęciu szkół niewymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli praktycznej nauki i zawodu. Druk nr 376. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 376? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 5. Otwieram punkt 6. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia. W tym punkcie chciałbym dwie rzeczy poinformować, że do Biura Obsługi Rady Zarządu Powiatu wpłynęła korespondencja, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. To jedna rzecz. I druga, Szanowni Radni, chciałbym poinformować, że
że się nic nie stanie. Będzie w Polsce pokój, nie będzie wojny. 19 sierpnia będzie sesja zwołana w trybie stacjonarnym w związku z wyborem nowego członka zarządu powiatu bielskiego. Chociaż ustalaliśmy, że będą sesje w okresie wakacyjnym wyłącznie zdalne. Natomiast nie do końca jestem przekonany, że będzie to anonimowe, a głosowania muszą być tutaj jak najbardziej tajne i ten tryb to zapewnia. Więc na dzisiaj, jeżeli się nic nie zmieni w trybie stacjonarnym 19 sierpnia, prawdopodobnie godzina 12, ale to będziemy jeszcze bliżej, będziemy informować jak zwykle. Także ode mnie te dwie rzeczy. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś inne rzeczy? Nie widzę, zamykam punkt 6, otwieram punkt 7, zamykam 49. sesję Rady Powiatu Białej Podlaskiej. Bardzo serdecznie wszystkim gorąco dziękuję za udział. Przepraszam za usterki, a usterki są techniczne na łączach. Mobile, Orange i tak dalej. Dziękuję bardzo, do widzenia.